Dzień dobry, Polska Telewizja Polvision, Jacek Zieliński, Przemysław Garczarczyk. Pierwsza po południu czasu lokalnego, Verona w stanie Nowy Jork. Właśnie tutaj dzisiaj wieczorem walczyć będzie Andrzej Gołota. Pogoda, tak jak widać, pada śnieg. Cieszymy się bardzo, że udało nam się w ogóle tutaj dotrzeć, bo niewykluczone, że warunki pogodowe mogą spowodować, że lotnisko w Syracuse za kilka godzin zostanie zamknięte. No właśnie, całe szczęście, że Andrzej Gołota dotarł, jego przeciwnik. Wczoraj było ważenie. A Andrzej Gołota 242 funty, czyli 3 funty więcej niż kiedy walczył z Branem Nixem w Delaware. Jego rywal Terence Lewis 256 funtów. A wygląda dobrze, jest mniejszy o 10 cm niż Andrzej Gołota. Znany z szybkości, no ale najważniejsze to, co mówiłeś, że sala już sprzedana, także nawet jeśli kibice nie dotrą ze względu na te opady śniegu, które rzeczywiście zaskoczyły wszystkich tutaj, to i tak Andrzej Gołota może liczyć na pewno na doping publiczności tutaj właśnie na miejscu w Turning Stone Casino. Postaramy się przedstawić Państwu to miejsce, gdzie walczyć będzie Andrzej Gołota, hotel, kasyno. To wszystko oczywiście, aby sobie skrócić czas w oczekiwaniu na walkę wieczoru. Coraz bliżej walki Andrzeja Gołoty z Terencem Lewisem. Emocje są coraz większe. Wszystkie bilety zostały sprzedane. 2000 widzów będzie obserwować tę walkę. Zanim jednak pokażemy Państwu walkę, oto rozmowa, którą Przemysław Garczarczyk przeprowadził z Zygim Rozalskim tuż przed walką Andrzeja Gołoty. Dobry wieczór Państwu. Podobnie jak przy pierwszej walce Andrzeja Gołoty i tym razem Zygi Rozalski, menedżer polskiego pięściarza, znalazł dla nas kilka minut czasu. Zygi, kolejna walka i większe wyzwanie. Powiedz mi, jak doszło do tego pojedynku, kto wybierał, bo wiem, że jesteś promotorem tej walki, organizujesz, kto wybierał przeciwnika, no i w jakiej formie jest Andrzej Gołota? Właśnie, ja wybierałem to z Semem, z Andrzeja trenerem, no i ten jest przeciwnik, to jest dosyć dobry przeciwnik na Andrzeja po trzyletnim trzy lata Andrzej nie boksował, co ja twierdzę, że dobry test dla niego będzie. Andrzej, zanim przyszła ta walka, trenował przez prawie 2 tygodnie z Vonem Binem, jednym z najlepszych pięściarzy wagi ciężkiej, pierwsza dziesiątka listy WBA. Powiedz mi, czy spodziewasz się, że Andrzej Gołota będzie walczył lepiej niż walczył w pierwszej walce z Branem Nixem? Czy ważne jest dla Ciebie, że wygrał przez knockout? Czy ważne jest, żeby wygrał? Ja twierdzę, że ważne, że wygra, bo Andrzej to jest jego druga walka po 3 latach nieobecności w ringu. Ja twierdzę, że Vonem Binem to był bardzo dobry, pierwsze chyba 3 czy 4 sparingi, to Andrzej miał problem z nim, a później już bił Andrzejego. Mówi się wiele o tym, że od wyniku tej walki zależy następny pojedynek Andrzeja Gołoty 24 stycznia w Atlantic City, gdzie głównym bohaterem będzie Arturo Gatti, ale Andrzej być może będzie pokazany na HBO. Jeśli mógłbyś, Zygi, powiedzieć nam trochę więcej na temat tego, czy miałeś już kontakt z HBO, jak to wygląda, ile w tym prawdy? Ja właściwie z nimi rozmawiałem, oni chcą Andrzeja włożyć na ten show, no ale jeszcze nie wiemy, jeszcze nie zrobiliśmy żadnego kontraktu z nimi, to nie wiemy, jak to będzie aż po tej walce. Czyli nie jest nic pewnego, bo również słyszałem od Ciebie i słyszałem, że w dalszym ciągu upominają się o Andrzeja Gołotę Anglicy, mówi się o Wyspach Brytyjskich. Powiedz mi, jeśli mógłbyś tak podzielić, gdzie Ty byś wolał, na co są większe szanse i co by wolał Andrzej walczyć? Wolałby tutaj w Stanach, czy wolałby pojechać do Anglii i pokazać, co potrafi? Właściwie Waterman dzwonił do mnie w tamtym tygodniu i on chce w styczniu coś zrobić w Anglii. I ja mu powiedziałem, że mu odpowiem gdzieś za tydzień, dwa. A w jakiej formie, rozmawiamy dosłownie na kilka godzin przed wyjściem Andrzeja na ring, w jakiej formie znasz Andrzeja ponad 10 lat, w jakiej formie on teraz jest i ile walk potrzeba mu, by rzeczywiście mógł walczyć, powiedzmy, z czołową 5 czy 10 wagi ciężkiej? Ja twierdzę, że Andrzej jeszcze powinien zrobić 2 walki dopiero, gdzie znajdzie się w czołówce. Czyli, wracam do tego Atlantic City, mówiło się, że jego przeciwnikiem ewentualnym, są takie plotki, byłby Dominic Green, zawodnik klasyfikowany w pierwszej piątce. Czyli według Ciebie byłoby to trochę za wcześnie, podobnie mówił sam Colonna. Nie, Dominic Green, ja myślę, że main event by się nie zgodziło, żeby Andrzej walczył z Dominicem Green, bo dzwonili do main event z Niemiec, chyba Cole chciał, żeby walczył w Niemczech i oni mówili, że nie interesują się tym. To ja twierdzę, że oni by z Andrzeja nie chcieli, Andrzej za groźny przeciwnik dla Queena. Powiedz mi właśnie, jaką markę ma w tej chwili Andrzej Gołota z tego, co słyszysz? Ja wiem, że nie walczył prawie 3 lata, a
że nie walczy w tej chwili z takimi bokserami jak kiedyś, ale czy ciągle w świecie bokserskim uznawany jest za pięściarza, który jak ma dobry dzień potrafi wygrać z każdym? Andrzej właściwie jest jeden z lepszych bokserów, no tylko ma niefarty, że zawsze coś tam się mu wydarzy. Ale ja twierdzę, że teraz chyba będzie to inaczej, bo to już jest taka właściwie taka ostatnia kariera. Dziękujemy bardzo i miejmy nadzieję, że spotkamy się po raz następny przy następnej dużej walce. Dziękuję. Telewizja Polvision, witamy w kasynie Turning Stone. Tutaj w Weronie, w Nowym Jorku walczy Andrzej Gołota z Terence'em Lewisem. Transmisja w telewizji Polvision możliwa jest dzięki następującym firmom. Klub Capitol, 4244 North Milwaukee, Midwest Home Mortgage, Telza Welding. To firmy, którym serdecznie dziękujemy. Coraz bliżej walki, telewizja Polvision. Jesteśmy w Weronie w stanie Nowy Jork, w kasynie Turning Stone. Sean Metheny jest z nami, to osoba, która będzie tą walkę zapowiadać. Posłuchajmy, jak będzie zapowiadany Andrzej Gołota. Andrzej Gołota, Warszawska, Polska. And now we can start, right? Zaczynamy. And his opponent, boxing out of the right corner and wearing the white trunks with black trim. Polski Warszawska, originally from Warsaw, Poland, now fighting out of the windy city of Chicago, Illinois. He weighed 242.5 pounds. His record an outstanding 37 victories, just 4 defeats against 30 big knockouts. Here he is from the Windy City. Let's hear it for the former number one heavyweight contender, Andrew Gołota. Gołota. Dobrze, wchodzimy. Telewizja Polvision, pierwsza runda między Andrzejem Gołotą a Teresem Lewisem. Jacek Chiliński, Przemysław Garczarczyk. Przemku, rozmawiałeś przed walką bezpośrednio, byłeś w szatni. Samopoczucie Andrzeja. Bardzo dobre, chociaż Andrzej Gołota miał wyjść na ring już prawie 10 minut temu. Zatrzymał złą informację co do tego, co się będzie działo. Ale najważniejsze to, co powiedział mu na początku od razu trener. Pierwsze trzy rundy uważaj, bo ta lewy sierpowy, co już teraz widzimy, Teresa Lewisa potrafi znokautować. Musisz wykorzystać fakt, trzymać to, że pięściarz ten traci na siły, traci na siłach z upływem mijających rund. Także pierwsze dwie, trzy rundy nie spodziewajmy się jakichś fajerwerków Andrzeja, właściwie przygotowanie tylko do tego, co ma nastąpić w późniejszych rundach. Jest znacząca różnica w wadze i to też właśnie ma decydujący wpływ na to, że im dalej, tym na pewno przeciwnik Andrzeja będzie po prostu tracił siłę. Tak, on ma 15 funtów więcej niż Andrzej, ale to jest zwykła waga dla Terence'a Lewisa, nie jest to jakaś niesamowita waga. Andrzej waży 242 funty. W tej chwili widzieliśmy próbę zadania potrójnego ciosu. Dwa pierwsze doszły, trzecie nie. Lewy prosty pracuje i dokładnie to mówił mówił przed walką z Terence'em Lewisem sam Colonna. Nie daj się sprowokować, kontroluj go lewym prostym i poczekaj na swoją szansę. Nigdzie się nie spiesz, bo wtedy najwięcej może się zdarzyć problemów. To początek tej walki. Pierwsza runda. Andrzej Gołota z Terence'em Lewisem. Teraz próba ciosu Terence'a Lewisa. Andrzej Gołota, ale to chyba... Tak, sędzia uznał, że był knockout. Sędzia liczy zawodnika, jest to dosyć zaskakujące, ponieważ wydaje mi się, że Andrzej bardziej pchnął go i Terence Lewis sam zaplątał się, no ale to już jest decyzja sędziego ringowego, nie należy ona do Andrzeja, on zadaje ciosy. Widzieliśmy próbkę tego prawego, w tej chwili prawy prawie doszedł do Andrzeja. Widać, że Terence Lewis, ten zamachowy lewy, jeśli Andrzej będzie potrafił zejść z linii ciosu i skontrować go prawym prostym, walka może nie trwać 10 rund, Andrzej powinien ją wygrać, ale musi naprawdę uważać na ten lewy prosty, bo jest on niebezpieczny i posiada on nokautującą siłę. Z punktu widzenia Andrzeja Gołoty i jego dalszych ewentualnych walk, czy zwycięstwo szybkie przed czasem jest dla niego lepsze?
Tylko teoretycznie, bo może wyglądałoby to dobrze na jego bilansie zwycięstw i porażek. Trafił Andrzeja w tej chwili prawym prostym. Bardzo musi Andrzej uważać, bo to niewiele brakowało, żeby ten cios położył polskiego pięściarza. Andrzej chce tą walkę wygrać. I więcej rund walczy, tym lepiej. Tak twierdzi sam Kolona. Wydaje mi się, że Andrzej tak samo. Ale widzieliśmy teraz dwa razy próbkę. Andrzej naprawdę musi uważać. Ta lewa ręka, z którą miał problemy, to jest ta operowana, za nisko opuszczona. Dwukrotnie Terence Lewis prawie trafił na punkt Andrzeja Gołotę, a mogło się to skończyć dla Andrzeja pójściem na deski. Końcówka pierwszej rundy. Andrzej Gołota, Terence Lewis. Zostało już 10 sekund, a więc ta pierwsza runda wydaje się, że remisowa. Wydaje się, że remisowa. Ale teraz, jeżeli można wyciągnąć jakiś dobry wniosek, to to, że Andrzej Gołota wie, na co stać Terence'a Lewisa i wie, czego się bać. Prawego prostego, prawego sierpowego. Telewizja Polwyżyn, Jacek Gdziński, Przesław Karczarczyk. Wracamy na początku drugiej rundy. Druga runda, Andrzej Gołota, Terence Lewis, Telewizja Polwyżyn. Pierwsza runda remisowa. To, co mówił Przesław Karczarczyk, ta kontuzjowana lewa ręka powoduje, że momentami jest ona za nisko i to próbował wykorzystać rywal Andrzeja Gołoty w pierwszej rundzie. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Zobaczymy, jak będzie w drugiej. Ostrzeżenie Andrzej otrzymał. Teraz taki lewy prosty, jak w tej chwili, powinien ustawić walkę pod kątem tego, co Andrzej Gołota chce walczyć. I ten lewy sierpowy, to co mówiliśmy, pierwsze, to jest w tej chwili 30 sekunda pierwszej rundy. Ten lewy musi częściej wchodzić. Andrzej nie powinien obawiać się tego, że zbytnio skróci dystans. Ma przewagę zasięgu ramion. W tej chwili ładny cios z prawej ręki, musną głowę, ale te ciosy się czuje. Im więcej zadaje, bardzo ładny lewy sierpowy. Terence Lewis na pewno nabierze respektu dla Andrzeja Gołota. Był to bardzo ładny cios, celny i należy tylko uważać, że tych ciosów będzie coraz więcej. Ogromna ilość kibiców polskich. No i teraz chyba sędzia zdecyduje, że nie, jednak liczy na razie rywala Andrzeja Gołoty. W tej chwili Terence Lewis sugeruje, że cios był zadany poniżej pasa. Jak Państwo z pewnością zobaczą, cios nie był zadany poniżej pasa. Trafił go idealnie na pas, a kończący z podęki na ciemno-niebieski pas. Tak się walczy w tej chwili. Andrzej zdaje sobie sprawę, musi uważać w tej chwili, cios z lewej. Dokładnie tak, tego się spodziewał sam Kolona, trener Andrzeja Gołoty, mówiąc, że będzie się starał skracać dystans, będzie się starał w pewien sposób denerwować polskiego pięściarza, żeby Andrzej odszedł od swojego stylu walki. W tej chwili ładnie schodzi z linii ciosu. Nie ma się co tu wdawać w bijatykę z pięściarzem, który potrafi zadawać dokończające ciosy. Jeden, drugi cios, tylko pierwszy był celny. Terence chowa się, lewe, dwa słabe lewe proste, ale weszły. Andrzej Gołota próbuje zadawać ciosy na to. Nie wiem, dlaczego w tej chwili sędzia stara się zwrócić mu uwagę, by był bliżej, skoro cios Andrzeja Gołoty został zbity przez pięściarza z Filadelfii. To już końcówka tej drugiej rundy. Dużo się tutaj w tej rundzie działo. Andrzej Gołota ma teraz swojego rywala w narożniku. Zobaczymy, czy potrafi to wykorzystać. Będzie się starał wykorzystać. W tej chwili wypuścił Terence'a Lewisa Andrzej Gołota. Szkoda, bo widać było, że pięściarz z Filadelfii nabrał trochę respektu. Ale jedna rzecz, która mi się w tej chwili nie podoba, Andrzeja powinien walczyć właśnie tak teraz częściej lewa. Chyba za bardzo chce szybko położyć na deski Terence'a Lewisa. Nie ma takiej potrzeby, jest pięściarzem lepszym. A wiadomo, pięściarz taki jak Lewis z nokautującym ciosem, jeden cios może rozstrzygnąć tą walkę. Ja mam nadzieję, że rozstrzygnie ją Andrzej Gołota. Końcówka drugiej rundy, Andrzej Gołota, Terence Lewis. Teraz niebezpieczny z lewej ręki cios trafił Andrzeja Gołotę. Niebezpieczny z lewej, poprawka z prawej, praktycznie to samo. Po raz kolejny nad opuszczoną lewą ręką Andrzeja trafia cios Terence'a Lewisa. Tym razem źle śliznął się po ramieniu, ale następnym razem może być gorzej. Jacek Zieliński, Przesław Karczarczyk, koniec drugiej rundy. Początek trzeciej rundy, ta druga runda chyba dla rywala Andrzeja Gołoty. Chyba dla rywala ponownie. Prawy sierpowy, taki sygnalizowany prawy sierpowy nad lewą Andrzeja Gołoty. To jest problem, na który zwraca uwagę ten Kolona. Ja to powtarzałem wielokrotnie, ale to, o czym mówię, powtarza się niestety na ringu. Andrzej daje się trafiać tą lewą prostą i wydaje mi się, że walka będzie ciężka, chociaż nikt się nie spodziewał, że ta walka będzie ciężka, że będzie łatwa.
ale chyba nieco cięższa i niż się spodziewano. W tej chwili lewy prosty Andrzeja, prawy. Widać, że Andrzej ma rozbite lewe oko. To jest jeden z tych ciosów już w pierwszej rundzie, który dosięgnął Andrzeja. A Terence Lewis nie sprzeda skóry łatwo. Mówiliśmy wcześniej w zapowiedziach, pięściarze z Filadelfii, oni tak walczą. Z nimi walkę trzeba wygrać. Oni się na ringu nie położą. Andrzej jest w tej chwili mało aktywny. Trafił po raz kolejny Terence Lewis Andrzeja Gołoty w tej chwili lewym. Andrzej, ale to są pojedyncze ciosy. Wydaje się, że kiedy bije ich więcej, a Terence Lewis się gubi. Jeden pojedynczy cios nic mu nie robi. Teraz po raz kolejny stara się rywal Andrzeja Gołoty sugerować, że cios był poniżej pasa. Na szczęście w tej chwili sędzia odejmuje punkt polskiemu bokserowi, co jest dosyć ciekawe. Ja bym chciał zobaczyć to na powtórce. A tą sytuację, wydaje mi się, że jeden i drugi cios był na żołądek. Te 5 minut, które teraz przysługuje Terence'owi Lewisowi, on na pewno wykorzysta, żeby odpocząć. Dokładnie tego chciał, ale wydaje mi się, że sędzia ringowy powinien mniej sugerować się tym, co pokazuje pięściarz z Filadelfii, niż uważać na to, co dzieje się na ringu. Te 5 minut to było dokładnie to, czego potrzebował. Mówiliśmy już na początku rundy, że wytrzymałość nie jest najsilniejszą stroną Lewisa, ale jeśli będzie miał co parę rund, te 5 minut, może być to bardzo ważne. Andrzej Gołota na pewno chyba nie spodziewał się, że taki trudny będzie dla niego początek tej walki. To trzecia runda, końcówka tej rundy, która trwa wyjątkowo długo ze względu na przerwę spowodowaną tym, że chciał Terence Lewis dojść do siebie. Zrywa się doping, bo tutaj duża rzesza polskich kibiców, 2000 kibiców z tego sporo z biało-czerwonymi flagami. Teraz ponownie, już chyba po raz trzeci poślizgnął się rywal Andrzeja Gołoty. To też zdarza mu się bardzo często, no ale trzeba przyznać, że wyjątkowo dobrze się prezentuje Terence Lewis. Wyjątkowo dobrze. Widać, że jest to bokser, który spędził w ringu parę rund, 31 zwycięstw. Tego się nie ma przypadkowo. Ponownie taki lewy zamachowy, który tym razem nie trafił Andrzeja Gołota. Terence Lewis przewraca się przy każdej okazji. Przy tej ostatniej Andrzej trochę mu w tym pomógł, ale faktem jest, że Terence Lewis wydaje się coraz bardziej zmęczony, zadaje mniej ciosów. W tej rundzie zaledwie 7. Czy to jest oznaka zmęczenia? Zobaczymy. Andrzej Gołota powinien być do tej walki przygotowany bardzo dobrze. W tej chwili nie trafia Lewis, ale ponowny cios. Ten prawy sierpowy, taki zamachowy Terence'a Lewisa sprawia Andrzejowi Gołocie wiele kłopotów. Andrzej Gołota stara się teraz ustawić swojego rywala do jakiegoś ciosu, którym no, odmieniłby przebieg tej walki. Chyba na razie niezbyt dla niego korzystny. Niezbyt korzystny. W tej chwili 2 celne ciosy Andrzeja w ostatnich 5 sekundach. Miejmy nadzieję, że to jest początek całej serii tych podwójnych, a nawet potrójnych ciosów polskiego pięściarza. Początek czwartej rundy, telewizja Polvision, ale jeszcze nie podniósł się Terence Lewis. Terence Lewis dał sobie te dodatkowe 5 sekund. Nie wiem, czy tego potrzebuje, czy w jaki sposób chce sprowokować Andrzeja do ataku. Andrzej nie powinien dać się sprowokować, ma przed sobą 6 rund. Lewy prosty w tej chwili delikatnie trafia Andrzeja Gołotę, nic z tego wielkiego nie ma. Zobaczymy, czy to, o czym mówiłem na końcu ostatniej rundy, się potwierdzi, czy Lewis straci siły. 2 podwójny lewy prosty Andrzeja trafia. Cios na korpus, kolejny trafiony cios. Zobaczymy, co będzie dalej. Kolejny cios na korpus trafia. Coraz rzadziej oddaje Terence Lewis. Zobaczymy, czy będzie tak dalej. Jak na razie wydaje mi się, że te braki w przygotowaniu kondycyjnym Lewisa dają mu się we znaki. Zobaczymy, jak potoczy się czwarta runda. No, Andrzej Gołota powinien troszeczkę przyspieszyć i to się właśnie w tym momencie dzieje. Zaczyna uderzać seriami, a więc to jest to, na co czekaliśmy. Teraz trafił głową Andrzeja Gołotę Terence Lewis, no i stara się właśnie tą głową cały czas wysuniętą do przodu atakować. Trudno powiedzieć, jest to dosyć ciężka walka w tej chwili dla Andrzeja Gołoty. Sędzia zauważył uderzenie z głowy Terence'a Lewisa, nie było mocne, ale wydaje mi się, że jest to część taktyki, o której mówiłem na początku. Otóż Terence Lewis będzie się starał sprowokować Andrzeja do walki, faul. W tej chwili ustawił swojego rywala Andrzej Gołota pod linami ringu i stara się atakować. Andrzej Gołota trzyma swojego rywala w narożniku, stara się go sobie ustawić. No zobaczymy, czy mu się to uda. Mamo, trafił go teraz bardzo dobrze. Znowu to już jest cała seria.
No i znów nie wiadomo dlaczego sędzia tam wdał się w to wszystko. Andrzej Gołota teraz ma szansę skończyć tą walkę. Ma szansę skończyć tą walkę. Po raz kolejny Terence Lewis starał się sugerować, że cios był zadany poniżej pasa, co było śmieszne, ponieważ został trafiony. Ale w tej chwili sędzia... sędzia absolutnie nie panuje na tym, co się dzieje na ringu, bo nie wie, czy zwracać uwagę Andrzejowi Gołocie, czy mówić Terence'owi Lewisowi, że przestał symulować. Lewy prosty, taki rozpaczliwy Lewisa stara się dojść. W tej chwili po komendzie stop, trzymając, kiedy sędzia zdecydował się, że walka zatrzymana, odejmuje punkt w tej chwili Terence'owi Lewisowi. Sędzia zdecydowanie, walka ta jest bardzo nieczysta, zaczyna się bardzo nieczysta, aczkolwiek ja winię sędziego, który zupełnie nie panuje nad tym, co się dzieje w tej chwili na ringu. Zupełnie nie panuje, zresztą w którymś momencie nawet Andrzej Gołota po tym ciosie właśnie po komendzie popchnął arbitra, żeby mu chyba dać do zrozumienia, że coś jest nie tak, jeśli chodzi o jego pracę w ringu. Teraz lewą dwukrotnie tam przedzierał się przez gardę Andrzeja Gołoty. No zobaczymy, jak ta runda, to już końcówka czwartej rundy. Chyba przewagę zaczyna zdobywać Andrzej Gołota. Tak, tą rundę Andrzej Gołota wygrał na pewno. Gdyby sędzia był bardziej zdecydowany, po prostu nie zareagowałby na te momenty, kiedy Terence Lewis stara się symulować, pozwoliłby walczyć i byłoby już po walce, byłoby już po pojedynku. Piąta runda, Andrzej Gołota kontra Terence Lewis. W czwartej rundzie już lekka przewaga zrysowała się Andrzeja Gołoty. Wcześniej przez te trzy nie było najlepiej. Walka bardzo nieczysta, do czego przyczynia się tutaj arbiter ringowy. Tak, arbiter ringowy, ale w tej chwili od tej piątej rundy ja się spodziewam większej celności ciosów Andrzeja Gołoty, bicia serii ciosów, a nie pojedynczych ciosów. A nie wiem, co wymyśli Terence Lewis, bo już chyba wyczerpał zapas udawania, chociaż wszystkiego się możemy po niej spodziewać. Kolejny lewy prosty Andrzeja dochodzi. Ta prawa rękawica Terence'a Lewisa opuszczona jest coraz niżej. Ale pięściarz, tak jak wspomniałem, to jest filadelfijska szkoła boksu. Tutaj nie będzie. Wyjście Andrzeja z wybicia trafia. W tej chwili odpowiada tym samym lewym prosty Terence'a Lewisa. Ta lewa prosta jest chyba szybsza niż ktokolwiek się spodziewał, bo o tym trener nie mówił. O tej lewej prostej Terence'a Lewisa przed tą walką sam Colonna z Andrzejem Gołotą nie rozmawiał. Prawy prosty Andrzeja mija o kilka centymetrów. W tej chwili lewy sierpowy Lewisa trafia po raz kolejny. To są mocne ciosy. Wydaje mi się, że Andrzej je czuje. Jest trudna walka, jest to piąta runda, jest to naprawdę prawdziwy chrzest dla polskiego pięściarza. Zobaczymy, jak z niego wyjdzie. Tak, to na pewno nie jest łatwa walka i na pewno nie jest zakontraktowana po to, aby Andrzej Gołota odniósł łatwe zwycięstwo. Widać, że to jest rywal, którego jeśli Andrzej Gołota pokona, na pewno to zwycięstwo otworzy przed nim drogę do powrotu na ring, do walki z jeszcze lepszymi rywalami, ale na razie martwmy się tym, co się dzieje na ringu. Po tej czwartej rundzie bardzo dobrej, znów ta piąta nieco taka na stojąco wykonaniu Andrzeja. Tak, na stojąco i ciosy Lewisa, co jestem troszkę zaskoczony, dochodzą celu, ponieważ one są sygnalizowane, to nie są jakieś błyskawiczne ciosy w stylu Lennoxa Lewisa, to jest Terence Lewis, to nie jest Lennox Lewis, a Andrzej Gołota daje się trafać. Wydaje mi się, że jest trochę zaskoczony tym sposobem, w jaki walczy Lewis. Nie tyle tą prawą prostą, bo o tym wiedział, ale lewą prostą, która zbyt często wybija Andrzeja z rytmu, kiedy właśnie Andrzej chce przejść do ataku. Końcówka piątej rundy. No teraz bardzo dobrze. Jeden, drugi, trzeci. Rywal chyba się zachwiał Andrzeja Gołoty, tylko czy potrafi Andrzej wykorzystać to w końcówce tej rundy? Zobaczymy. Ja wiem, że z tej sytuacji Lewis będzie starał się wyjść z jakimś szybkim ciosem, prawdopodobnie z prawej ręki. Zobaczymy. Andrzej powinien wykorzystać jak najdłużej może sytuację. Dwa ciosy na korpus, na głowę. W tej chwili trafia. Dwa, trzy, cztery ciosy. Lewis próbował. O, teraz po raz kolejny. Po raz kolejny po komendzie stop. Terence Lewis trafia Andrzeja Gołotę. Zastanawiałem się z Państwem, jakich sztuczek będzie używał. Po raz drugi mu się to przydarzyło. Jeszcze jedna taka sytuacja i sędzia może zdyskwalifikować pięściarza z Filadelfii, ponieważ te ciosy naprawdę się czuje. Koniec tej rundy. Nawet nie było czasu, aby ją dokończyć bezpośrednio
na ringu, ale no jeszcze jedna taka sytuacja i będzie po walce z powodu dyskwalifikacji Terence'a Lewisa. Szósta runda, przypominam, pojedynek zakontraktowany jest na 10 rund, a więc jesteśmy już na półmetku. No i po tych odjęciach punktów za uderzenia po komendzie strony Terence'a Lewisa prowadzi na pewno tutaj Andrzej Gołota. Tak, dwie ostatnie rundy wygrał dwoma punktami, za co może podziękować Terence'owi Lewisowi, bo przypominam Państwu, w przypadku zwycięstwa nawet jednym punktem, odjęcie punktu za uderzenie tego typu, czyli za faul, czyli po decyzji poniżej ciasa, oznacza odjęcie kolejnego punktu z kart sędziowskich. Ale Terence Lewis tą walkę chce wygrać, to widać. To, o czym mówiłeś, Jacku, poprzednio, to nie jest bokser, który wyszedł po to, żeby przewrócić się i dać Andrzejowi Gołocie zwycięstwo. No i chyba bardzo dobrze, że to jest właśnie taki pięściarz, bo Andrzej przekonał... Teraz chyba już koniec tej walki. Chyba tak. Wydaje mi się, że Terence Lewis ma już dość. Wytrzymał ile mógł. To, co mówiliśmy ostatnio, zadawał coraz mniej ciosów. W tej chwili w stanie... Czy sędzia go dopuści do walki? Wydaje mi się, że tak. Sędzia dopuszcza do walki. Andrzej może tą skończyć w ciągu następnych 15 sekund. Stoi w narożniku. Jeden cios z lewej dochodzi. Cios na korpus dochodzi. Cios z lewej. W tej chwili Terence Lewis tylko się broni. Cios z lewej. Zobaczymy, czy jest to koniec tej walki. Po raz kolejny próbuje. Mi się wydaje, że on próbuje przegrać tą walkę w pewien taki sposób, no honorowo, jeżeli można, za bokserem. W tej chwili jest po walce koniec, dwa ciosy. Terence Lewis nie miał już ochoty walczyć, wykorzystał okazję, żeby się przewrócić na ring i dał sobie spokój. Andrzej Gołota wygrał tą walkę przez knockout w szóstej rundzie, tego, czego się spodziewaliśmy. Terence Lewis nie wytrzymał, w tej chwili próbuje rozmawiać ze swoim sekundantem. Nie wiem dlaczego, bo skoro coś mu się nie podoba, mógł się nie przewracać. Terence Lewis zdaje się, że próbował sugerować, że to był cios w tył głowy w momencie, kiedy rzucił się na ring. Problem polega na tym, że pięściarzowi nie wolno się obracać. To jest jego problem. W momencie, jak się obraca, jest tak zwana wolna karta. Można z nim robić, co się chce. Oczywiście Andrzej to wykorzystał. Nie wiem, na co liczył Terence Lewis, że Andrzej przestanie go bić. Tak w boksie zawodowym nie ma. A walka skończyła się zwycięstwem Andrzeja Gołoty po naprawdę ciężkich sześciu rundach. Naprawdę bardzo ciężkich sześciu rundach. Zwycięstwo jednak cieszy, to zwycięstwo naprawdę odniesione po bardzo ciężkiej, trudnej walce. Po bardzo trudnej walce z przeciwnikiem, który naprawdę chciał zrobić Andrzejowi Gołocie krzywdę. A na początku nie wyglądało to zbyt dobrze, później sytuacja się uspokoiła. Nie wytrzymał tego tempa, który sam sobie narzucił Terence Lewis i pod koniec widać było, że miał już dość tych, i Terence Lewis kręci głową, ale no oczywiście jest to taki pewien rodzaj odgrywania pięściarskiego teatru, chcę pokazać, że wszystko jest w porządku, ale tak jak powtarzam, jeśli wszystko jest w porządku, mógł wstać i dalej walczyć. A więc zwycięstwo Andrzeja Gołoty po tej przerwie blisko trzyletniej, druga walka wygrana i teraz będziemy czekać na kolejną datę, na kolejną walkę Andrzeja Gołoty, który w tym momencie już schodzi z ringu i udaje się w kierunku szatni. Telewizja Polvision, Jacek Zieliński, Przemysław Garczarczyk.